Jeżeli rzeczywiście w ostatnich latach dostrzega się nagradzanie książek tłumaczonych razem z docenieniem tłumacza, to wydaje mi się, że to jest właściwy kierunek. I czasami się zastanawiam w ogóle, czy na czym polega tłumaczenie, czy to jest, czy dalej można mówić o tej samej książce w innym języku, czy to jest już zupełnie inna książka i jest niejako koautor, czy drugi autor tego wszystkiego. A z drugiej strony nie byłoby tego tłumaczenia, gdyby nie wizje, pomysły, idee tego kogoś pierwszego, kto napisał powieść w danym języku. Wydaje mi się, że najlepszą sytuacją dla tłumaczenia, i mi się taka sytuacja zdarza w niektórych językach, jest wtedy, kiedy to drugi pisarz się bierze do tłumaczenia. I wtedy rzeczywiście można mówić o jakiejś współsprawczości, jeżeli chodzi o książkę.